Wykonując naprawę uszkodzenia pogwoździowego kołkiem typu minikombi, końcowym jej etapem będzie aplikacja materiału naprawczego. Po dokładnym oczyszczeniu wnętrza opony z drobinek ścieru gumowego, które pozostały po szorstkowaniu, smarujemy powierzchnię przygotowaną obficie i równomiernie preparatem BL Cement, usuwając nadmiar z powrotem do opakowania. Po kilku, w niektórych porach roku, po kilkunastu minutach kontrolujemy odparowanie rozpuszczalnika z powierzchni posmarowanej, wykonując próbę grzbietem palca. Na obrzeżach powierzchni przygotowanej w oponie wykonujemy docisk i przy delikatnym podnoszeniu musimy wyczuwać kleistość. W tym momencie powierzchnia jest gotowa do aplikacji materiału. Procesu odparowania rozpuszczalnika z powierzchni przygotowanej w oponie nie wolno przyspieszać w żaden sposób, ani sprężonym powietrzem, ani innymi źródłami ciepła, ponieważ następuje tak zwane zaschnięcie powierzchowne, które uniemożliwia wyparowanie rozpuszczalnika z wnętrza powierzchni szorstkowanej, co w konsekwencji może doprowadzić do separacji materiału w miejscu wykonanej naprawy. Bezpośrednio przed aplikacją materiału delikatnie smarujemy otwór kanału uszkodzenia za pomocą sondy, która doskonale umożliwia wykonanie tej czynności. Za pomocą kombinerek wciągamy korpus kołka minikombi do momentu uzyskania w centralnej części łatki delikatnego wklęśnięcia. Następnie wykonujemy docisk przy pomocy rolki dociskowej wąskiej, rozpoczynając zawsze od środka materiału naprawczego ku skrajom zewnętrznym. We wszystkich możliwych ułożeniach. Jeżeli docisk rolką wykonujemy od zewnątrz do środka, możemy spowodować zamknięcie pęcherza powietrza pod łatką, co w konsekwencji również doprowadzi do separacji materiału. Kończąc naprawę wewnątrz opony, bezwzględnie należy uszczelnić powierzchnię oszorstkowaną, nieprzykrytą materiałem naprawczym preparatem Inner Liner Sealer. Smarujemy dość obficie, równomiernie, pokrywając w tym wypadku również cały materiał. Niezastosowanie tego preparatu prowadzić może do migracji powietrza w porowatą strukturę gumy, której materiał naprawczy nie przykrył, co prowadzi również do ubytku ciśnienia w oponie i może stać się niebezpiecznym zdarzeniem drogowym. Kończymy naprawę odcinając wystającą część korpusu kołka z opony. Ważne, aby pozostawić milimetr dwa powyżej wysokości gumy opony, tak aby materiał skutecznie odcinał dopływ wody i powietrza do opasania stalowego. W tym celu został użyty.